Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym informacyjnym filmie. I dzisiaj omówimy sobie to, co tam nam Wargaming zapowiada w najbliższej aktualizacji, czy tam najbliższych. Otóż pojawią się nowe okręty premium, nowe okręty prawdopodobnie również za jakieś tam zasoby, patrząc na to, na którym one są tierze. Więc tak, zaczniemy sobie od francuskiego pancernika tieru 8. Na 8 mamy już niezwykle potężną, wyrafinowany okręt, taki fajny, nie za mocny, Szampania. Mamy też przyzwoity pancernik, którym jest Gaskonia i mamy teraz Flandrę, również tier 8, wariant okrętu klasy Alzacja. Pancernik wyposażony w działa 380 mm w trzech potrójnych wieżach. Także, no, czy to jest potrzebny taki pancernik? No nie wiem, no raczej dużo nowego to on nie wniesie za mocno. Jeżeli chodzi o gameplay, mamy tutaj niemiecki lotniskowiec tieru 10 Max Immelmann na tierze 10 i to będzie okręt, który będzie miał zamiast torped, będzie miał skaczące bomby odłamkowo-burzące, czyli będziemy mieli rakiety przeciwpancerne, bomby przeciwpancerne i bomby zapalające, czy tam burzące, jak to woli, które będą działały na zasadzie takiej kaczki, jak rzucaliśmy sobie na wodę kiedyś szybko, dosyć płasko, wtedy one się odbijały od wody. Testy tego okrętu trwały jakiś czas pod nazwą Werner Voss, a teraz zostanie on wprowadzony jako 10 oddzielna. Prawdopodobnie będzie do zdobycia w jakimś tam za jakąś walutę, bo lotni chyba jeszcze zasoby inne niż stal to nie było, także wyczuwam węgiel, ale to są tylko moje przypuszczenia. Mamy również kolejny okręt do spamowania, zapewne z daleka, ale co sobie zaraz zobaczymy. Amerykański krążownik Austin tier 10, czyli kadłub z Atlanty przeniesiony na tier 10. I mamy tutaj delikatną zmianę uzbrojenia i mamy, moi drodzy, pierwszy amerykański krążownik z pociskami przeciwpancerno-odłamkowymi, czy tam, no tymi, wiadomo, tymi włoskimi po prostu, czyli sapy po angielsku. Nie wiem, jaki jest sens mieszania aż takiego tych drzewek, tych unikalnych ich cech, tak jakby, no, ostatnio Arconage wszedł, czyli mamy amerykański krążownik z dymem i to dosyć długim dymem. Teraz będziemy mieli amerykański krążownik z pociskami z włoskiego krążownika. No także, no to niedługo będzie taki miszmasz, że ciężko będzie dojść do ładu. Parametry okrętów. Sigma na tierze 8 pancernik będzie miał 1,8, także no, może być, ale mogło być lepiej. Lotniskowiec mnie za mocno nie interesuje. Amerykański krążownik Austin. Tutaj mamy tak, 30 700 punktów HP, także no, pula na tier 10, powiem wam, raczej skromna. 6 podwójnych dział, 127 mm, zasięg ognia 15 km bazowo, więc 127 będzie można wydłużyć ten zasięg. Będzie można założyć moduł i zaawansowany trening artyleryjski, żeby ten zasięg wydłużyć. Pytanie tylko, z jaką parabolą będziemy tu mieli do czynienia. Jeżeli taka jak na Atlancie, no to na większych zasięgach będzie problem z czymś, żeby trafić w jakiś ruchomy cel, no ale jednak. Czyli tak, mamy CS, Shell Damage, maksimum CS. Nie wiem, o co chodzi, ale mam nadzieję, że chodzi tutaj o pociski te SAP-y, czyli co? Maksymalne obrażenia z pocisku odłamkowo-burzącego i z SAP-ów, tak? Nie ma przeciwpancernych, a ja zrozumiałem tak, że nie będzie hajeczków, tylko sapy, no ale to inna kwestia. Przeładowanie dosyć długie jak na spamera. Mamy co prawda 12 pocisków w salwie, ale ładuje nam się to 8 sekund, także na jakieś tam też zmiany w przeładowaniu też mogą się pojawić. Oczywiście to są pierwsze informacje na temat tych okrętów, także wszystko może zostać wrócone do góry nogami. Weźcie to pod uwagę. Jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne na tym krążowniczku, to mamy tak, naprawkę, rozbicie, booster głównej artylerii. Przez 15 sekund będzie nam działał, także kilka tych salw zdążymy oddać. Grupa naprawcza i sonda hydroakustyczna. 5 slotów będziemy mieli, także booster do reloadu na amerykańskim krążowniku to jest kolejna rzecz, która pojawia się jako nowość, bo do tej pory miały to francuskie krążowniki, francuskie dedeki i no Bayard w sumie też jest francuski, więc to tyle, jeżeli mnie pamięć nie myli, a teraz jeszcze na amerykańskim krążowniku to będzie dostępne. Chiński Nowy Rok. Tutaj, no to już nie jest tak przyjemnie. Mamy, moi drodzy, pancernik tieru 10, czyli analogiczny do Alzacji. Również mamy lotniskowiec tieru 8, panazjatycki, podkreślam, lotniskowiec, który jest kopią Saipana. Jeżeli chodzi o parametry, nie różni się to absolutnie niczym. Po prostu mamy okręt
No jeden premium, drugi drzewkowy, zrobiony z kamuflażem premium i gotowe, możecie kupować. Także dosyć szybki, prosty przepis. Mamy tutaj również kamuflaż na Fenyanga, tak, to chyba jakiś okręt w testach. Aha, to Akizuki, faktycznie. To chińskie Akizuki. Kontenery w dwóch rodzajach, oczywiście można wszystko kupić. I Brawl, czyli to starcie klanowe. Będziemy mieli dwie sesje od 26 grudnia do 1 stycznia do 1 lutego i od 9 lutego do 15. 7 na 7, najpierw na 8, potem na 7. I co dalej z nowości? Jeszcze tutaj zmiany w pancernikach włoskich. Dostają po dupie, jeżeli chodzi o pancerz, także już nie będzie aż tak kolorowo z odbijaniem pocisków. I jeszcze tutaj rzucimy sobie okiem na jedną kwestię, która mnie trochę dziwi. Mam nadzieję na szybkie załadowanie się tego. Mój internet ostatnio nie powala, w związku z czym też... Aha, już wiem czemu. Pobierała się aktualizacja do WoWsa. Otóż, moi drodzy, rozpoczęło się wydarzenie związane z Czarnym Czwartkiem, czyli mamy sobie okręt, który był już wycofany ze sprzedaży w zbrojowni za węgiel, bo był zbyt popularny, ale jak się go wprowadzi do sprzedaży za pieniążki, to już popularność się zgadza. Także mamy Żambarta B, możliwość kupna albo otworzenia kontenerów, Kozak B, Kaga B i Atlanta B. Oczywiście również cała armada poprzednich okrętów w wersji B, czyli standardowych okrętów premium, tyle że w czarnym kamuflażu. No, ceny dosyć zaporowe, za 4 okręty mamy zestaw, przecena jeszcze z 660 na 425, a pojedynczo, jak widzicie, ponad 200 zł za 9, no ale to standardowa cena raczej, z tego co kojarzę, nie pamiętam, nie kupuję takich okrętów, więc tak to wygląda. Kontenery również mamy, możemy sobie otwierać i możemy z nich zdobyć sobie taki okręt. Również misje zapewne, jeżeli mamy wariant standardowy, czyli jeżeli mamy Żambarta w wersji normalnej, go dostajemy tego z B, mamy misję na 2500 dublonów. Tak to mniej więcej wygląda. No i poprzednie lata również to samo, jak widać. Tapeta ładna, graficzka mi się bardzo podoba, także tej grafiki użyjemy jako podgląd na ten film. Co jeszcze? Wykorzystam moment, że nagrywam i zrobię małe ogłoszenie. Wrazem z wejściem kolejnej aktualizacji, moi drodzy, już mniejsza numer, rozpoczniemy ponownie cykl bitew miesiąca. Także bitwy, jeżeli zagracie coś fajnego, ja tu wam już pokazuję. O, i to będzie... O, następujące wymagania. To jest stare, ale nadal aktualne. Jeżeli chcecie, żeby wasza bitwa wzięła udział w wyścigu o nagrody, to albo wysyłacie mi bitwę, gdzie jest zrobione powyżej 3000 średniego expa, nie średniego, bazowego expa, przepraszam, lub mamy zrobionego duży kaliber, wsparcie i 6 fragów, to wszystko razem, lub 3000 bazowego expa. Mail jest wyświetlony również tutaj na środku, widzicie go, jeżeli nie, to ja go wrzucę w opisie filmu. I przypominam, że zaczynam zbieranie materiału od wejścia kolejnej aktualizacji, czyli najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu się to zacznie. Jakie będą nagrody, to oczywiście ogłoszę. Na pewno będzie to 2500 dublonów, kontenery kontrybutorskie i kamuflaże. Także w tym materiale omówieniowym to jest wszystko. Ja wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.